O, hej kochanie! Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz! Cześć, Smajlik! Dima, mogę ci usiąść na kolanach? Nie, nie możesz. Proszę, zapomniałeś, że jesteśmy parą? Cała to udawaliśmy, nie myśl, że się spotykamy. No to wszystkim powiem, że udajemy. I wiesz co? Wszyscy będą się z ciebie śmiać. Dobra, usiądź, ale tylko na minutę. Ale się wpakowałeś, Dima, teraz musisz jej pozbyć. Albo powiedzieć w szkole, ale wszyscy będą się śmiać. Patrzcie wszyscy, jesteśmy z Dimą parą. Nie drzyj się, i tak na nas nikt nie patrzy. Smajlik, Smajlik, cześć! Słuchaj, dzisiaj jest taka ładna pogoda, idziemy gdzieś po lekcjach? No jasne, właśnie, mam coś dla ciebie. Proszę, to kinderek. O, uwielbiam, to dziękuję. Chłopaki, nie wiecie, gdzie są dziewczyny? Dziewczyny są w szkole. Gdzie idziemy dziś wieczorem? Chłopaki, proponuję iść do nowego klubu, Kokonat. Został otwarty w naszym regionie. Mówią, że są tam bardzo fajne imprezy. No musimy iść. Cały tydzień się uczymy, to powinniśmy w weekend odpocząć. Diana, a jak z tynami? Bo Jana zawsze zamawia masę rzeczy. Nie no chłopaki, ja to chcę iść do Kokonata. Diana, możemy z tobą porozmawiać? To bardzo ważne. Tak dziewczyny, ja też mam ważną wiadomość. Dzisiaj po szkole idziemy do klubu Kokonat. Nie przyjmuję odmowy. Dokładnie, nie rozumiemy słowa nie. Max, został mi tylko 5 stówek, mam je tam wydać w klubie? Tak, browiasty, zostawisz je tam. Diana, kiedy się o tym dowiesz, to nie pójdziesz do klubu Kokonat. Diana, nie chcemy cię denerwować, ale to dotyczy ciebie i nas. Diana, możemy porozmawiać? Dziewczyny, czemu jesteście smutne? Smajlik, porozmawiam z dziewczynami i wrócę. Diana, dostałyśmy list ze szkoły. Diana, zostałyśmy zdyskwalifikowane. Dzisiaj musimy oddać kostiumy. Nie jesteśmy już cheerleaderkami. Nie, stop dziewczyny, zwariowałyście? Jesteśmy cheerleaderkami, króliczkami, jesteśmy najlepsze w szkole, to nie może być prawda. Przeczytaj. Otwórz Diana, czytaj. Chłopaki, niedługo chcę kupić samochód. Myślicie, żeby powiedzieć Dianie, czy po prostu podjechać i pokazać? Podjedź i zrób niespodziankę. Smajlika, dlaczego ja o tym nie wiem? Dasz mi swój samochód i popiszę się przed Lailą. No na pewno. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Żaby są najlepsze, tak. Artem, nie możemy już być razem. Ale czemu, Marusia? Bo byłeś wczoraj w moim domu i przykleiłeś gumę pod stołem. Mama powiedziała, że nie chce takiego zięcia. Daj spokój, Marusia, wybacz mu, po prostu nie sprzedam mu więcej gumy. Widzisz, kokoszonku, w moim domu możesz przyklejać gumy i zostawiać butelki po lemoniadzie. Moja mama jest bardzo miła. Tak, Julie, u ciebie jest całkiem fajnie. Patryk, zobacz, zostało mi tak mało szminki, kiedy kupisz mi nową? Ty, jutro ją kupię. Dziękuję, Patryk. Cheerleaderki króliczki, zostałyście zdyskwalifikowane. Proszę, zwróćcie kostiumy. Nie jesteście ani króliczkami, ani cheerleaderkami. Dziewczyny, to nie może być prawda, to pomyłka. Diana, my też myślałyśmy, że to pomyłka, dopóki nie przeczytałyśmy, skąd jest ten list. Diana, to ze Stowarzyszenia Cheerleaderek. Dziewczyny, wiecie, mój barista ze mną zerwie. Nie będzie mnie chciał, bo nie będę cheerleaderką. Nasi koszykarze też nas zostawią. Będą się umawiać z żabami, stworzą z nimi pary. Dziewczyny, nie rozumiem, czemu tak się stało, z jakiego powodu. Smajlik, mogę z tobą porozmawiać? Diana, my z Maxem zbieramy się po tysiaku do klubu, a browiasty bierze 5 stów. Mamy go zabrać ze sobą? Smile, nigdy nie pójdzie dziś do Kokonat. Musimy porozmawiać. Zaraz, kochanie, co się stało? Dziewczyny. Smile, chodźmy do kawiarni, musimy porozmawiać. Chłopaki, później wam wszystko wyjaśnimy. Tak, porozmawiamy później. Diana, powiedz mi, co się stało? Smajlik, wszystko ci teraz powiem. Diana, zobacz, ja i Dima jesteśmy parą. Zielona, bardzo się cieszę, ale zostaw mnie w spokoju. Widzisz, Dima, jaka jest zazdrosna, że jesteśmy parą? A, widzę, dobra, wstań już. Browiasty, rozumiesz, co się stało? Tak, stali, nic nie rozumiem. Dobra, gramy, powiedzą nam, jak przejdą. No, dawaj. Diana, co się nagle stało? Mieliśmy jechać do klubu Kokonat. Smajlik, przeczytaj to. Smajlik, nie jesteśmy już cheerleaderkami. To może być żart. Albo prawda, ale wydaje się, że to prawda. Żartujecie sobie? Nie, Smile. Cheerleaderki króliczki, zostałyście zdyskwalifikowane, proszę zwrócić swoje stroje, nie jesteście króliczkami? Smajlik, jesteś sportowcem, powiedz nam, czy to prawda, czy żart? Dziewczyny, jest spora szansa, że to prawda, tu jest pieczęć i adres Stowarzyszenia Cheerleaderek. Dziewczyny, to już koniec, nie jesteśmy już cheerleaderkami, nie jesteśmy króliczkami. A niech to dziewczyny, co to ma być, czy żaby są teraz cheerleaderkami? Dziewczyny, idę się przebrać. A gdzie mamy zwrócić nasze kostiumy? To koniec, żaby wygrały, to już koniec. Smajlik, wiesz co jest najgorsze? Że dziewczyny i ja nie rozumiemy, dlaczego zostałyśmy wyrzucone. Byłyśmy najlepszymi cheerleaderkami króliczkami. Chwila dziewczyny, czekajcie, nie może tak być, wiem czego potrzebujecie. Smajlik, jeżeli sądzisz, że nowe kostiumy nas uratują, to jesteś w błędzie, to już koniec. O hej, czemu nie powiedzieliście, że tu jesteście? Chcecie się napić? Dobra, przyniosę wam lemoniadę. Ice, nie potrzebujemy lemoniad. Potrzebujemy chusteczek. Nie jestem jeszcze liderką. Dobra, Nat, nie becz. Dziewczyny, potrzebna wam maskotka. Maskotka? Racja, Smile. Potrzebujemy maskotki. Dziewczyny, rozumiecie? Dzięki maskotce nasz zespół będzie bardziej rozpoznawalny. Staniemy się fajniejsze. A tak przy okazji, to czy żaby o tym wiedzą? Nie, Smiley, nigdy nie wie. Oprócz ciebie i nas. I jeszcze Ice wie. Zimna lemoniada poprawi wam humor niezależnie od nastroju. Nasz nastrój już się poprawił, prawda dziewczyny? Tak, Diana. Ice, chyba pozostanę cheerleaderką, a do tego czasu potrzebujemy maskotki. Fajnie, Natalia, nie wiem co to i do czego służy. Widzę, że poprawił wam się humor, przyniosę naleśniki. Dziewczyny, no i co? Organizujemy przesłuchanie na maskotkę, pilnie jej potrzebujemy. Naprawdę pilnie. Patryk, oddaj mi torbę. Artem, nie przychodź już do mojego domu. Marusia, przyjdę dziś z kwiatami do twojej mamy, a ona mi wybaczy. Nie, nie wybaczy. Rozmawiają już tak długo, pewnie się kłócą. To pewnie coś poważnego. Dziewczyny, dawajcie, udawajmy, że jesteśmy fajne. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz. Nie ma, jako mój chłopak powinieneś iść do żab i powiedzieć, żeby przyjęły mnie z powrotem do drużyny. Nima nie jest twoim chłopakiem. Tak, Kev? Idź i powiedz to wszystkim, a jeżeli nie, to ja to zrobię. Dobra, Sałata, chodź pogadamy z tymi żabami. Żaby super, żaby klasa. Włączcie Sałatę z powrotem do drużyny. Żaby... nie! Żaby, zabierzcie ją. Będę płacił za was przez miesiąc w kawiarni. Po prostu ją weźcie. Tak, Żaby, mój chłopak jest bogaty. Może płacić za mnie przez cały miesiąc. Zielona, idź stąd. Dobra, i tak zostanę cheerleaderką. Sałata, kupię ci strój cheerleaderki i będziesz jedną cheerleaderką, najlepszą. Nie, ja chcę być z żabami. Rany, jak mam się ciebie pozbyć? Uwaga, uwaga! Cheerleaderki i ja organizujemy przesłuchanie na maskotkę dla naszego zespołu. Każdy, kto jest utalentowany, może zostać maskotką. Tak, wykażcie się, bo naprawdę potrzebujemy maskotki. Przesłuchanie? Na maskotkę? Tak, ja chcę iść. Tak, Sałata, idź. Dima, ona i tak nie wygra, więc wróci do ciebie. Co? Maskotka drużyny króliczków? Chodźmy. Kokoszonek, musisz stać się maskotką, chodźmy. Co? Konkurs? Co? Jaka maskotka? Czy one oszalały? Powinny były zwrócić swoje kostiumy. Jak widać, nie zwróciły. Chcą zostać cheerleaderkami. To nie jesteśmy najfajniejszymi cheerleaderkami? Ej, zostańcie, ja będę maskotką. To będzie bardzo interesujące. Musimy zostać maskotkami. Słuchajcie, to wielkie szczęście zostać maskotką drużyny króliczków. Wow, a co to za ogłoszenie? Drużyna króliczków to najfajniejsza drużyna cheerleaderek. Ten, kto zostanie naszą maskotką, pojedzie z nami na wszystkie konkursy. Pokażcie, co potraficie. Spróbujcie szczęścia. Ale mnie wkurzyły. Jesteśmy gotowi! Dziewczyny, mam nadzieję, że uda nam się wybrać maskotkę w naszej szkole. Diana, wybierzemy maskotkę. Uwierz w to. I tak, pierwszym uczestnikiem jest Kev. Tylko nie staraj się za bardzo, ja też chcę być maskotką. Dima, słyszałeś? Każdy może spróbować. Dobra, idź. Cześć, Kev. Dlaczego zdecydowałeś się spróbować szczęścia i zostać naszą maskotką? Kev, pokaż swój talent. Dziewczyny, jak to nie wiecie czemu, bycie maskotką drużyny czy liderek jest niesamowite. Jestem silny, mogę was nosić i was podrzucać. No dawaj, pokaż nam swój talent. Śpiewaj, tańcz, skacz, rób co chcesz. Kev, nie! Następny! Zostanę najlepszą maskotką. Diana, myślę, że muszę być twoją maskotką, żeby cię bronić. Nie, Dima, nie, bo nie chcę wysłuchiwać twoich wyznań przez cały czas. Diana, on ma zieloną. I co, niech trzyma się ode mnie z daleka. Następny! Dobrze, Diana, dobrze. Ja będę waszą maskotką. Oj, zielona, tak się cieszymy, że cię widzimy. No pokaż, jakie masz talenty. Dokładnie. No, zielona, pokaż nam, co potrafisz. I powiedz, czemu chcesz zostać naszą maskotką. No po pierwsze, żaby mnie wyrzuciły i myślę, że powinna być w drużynie króliczków. A po drugie, patrzcie na mnie, jestem piękna, mam zielone włosy, różowe ubrania. Muszę być maskotką. No dobra, zielona, pokaż swój talent. Już pokażę, tylko potrzebuję partnera. Chodź ze mną. Hej, zielona, to jest mój chłopak! Kontynuujcie! 2, 3, 4, czacza, raz, 2, 3, 4. Nie wiem jak. Czacza, raz, no dalej, dawaj. Czacza, 2 i 3. Dziewczyny, nie ma mowy, zielona nie zostanie maskotką. Odejdź stąd, zielona. Lejla, dlaczego byłaby fajną maskotką? Nie, Diana, ona zabiera mi chłopaka. Dobra, następny. Nie chcecie, żebym była maskotką? To będę cheerleaderką. Jestem Smajlik. Potrafię wykonywać ruchy akrobatyczne takie jak ten. Smajlik, czemu nie pokazałeś mi wcześniej tego, co potrafisz? Dobra, Smajlik, będziesz maskotką. Wybierzemy ciebie. Nie, Diana, nie bierzemy Smajlika. A co, jeżeli Browasty pokaże coś lepszego? Następny! Diana, jakby co, to będę super maskotką. Hejka, dziewczyny. Cześć, Browasty. Browasty, no dalej, pokaż, co potrafisz. Wiem, że potrafisz, no dawaj. Jana, uspokój się. Dobra, Browasty, pokaż nam swój talent. No dawaj, pokaż, co potrafisz. A ja umiem wbić piłkę do kosza głową. Buuu, Browasty. Następny. Starałem się jak mogłem. Hej, czyli Darki. Cześć. Co potrafisz zrobić? Pokaż nam swój talent. Teraz elastyczny taniec. A teraz salto. Dobra, widzę, że przegrywy nic nie potrafią. Następny. Dobra, czyli liderki, będziecie żałować, że mnie nie wybrałyście. Patryk! No dalej, pokaż, co potrafisz. Umiem stać na głowie i się uśmiechać. Dobra robota! To nie wystarczy, ale damy ci plusik, zasłużyłeś. Następny! Hej, dziewczyny, umiem stać na rękach. Ach, dziewczyny, nie sądzicie, że to jest nudne? Nic nowego. No wiesz, Diana, wciąż są tam dziewczyny, może pokażę coś fajnego. Dziewczyny, ja też liczę na dziewczyny. Tak, ja też na nie liczę. No dobra, pokazuj, pokazuj. Patrzcie, dziewczyny. Nie, Artem, nie. Nie tego szukamy. Macie, dziewczyny, lemoniadę dla poprawy humoru. O, dzięki, Ice! Dziewczyny, widzicie, jaki fajny jest mój chłopak? Tak, Nad jest bardzo fajny. Masz dużo szczęścia. Dziewczyny, no i co z tego? Następny! Cheerleaderki, cześć! Przygotowałam taniec i naprawdę chcę zostać maskotką waszego zespołu. Gigi, to takie słodkie. Jesteś taka maluteńka. Wiesz, bycie maskotką drużyny jest trudne. Tak, możesz nie dać rady. Dziewczyny, dajmy jej szansę. Niech pokaże nam swój talent. Dobrze, Gigi, pokazuj. Potrafię zrobić tak. I tak. I jeszcze tak. I tak. I mogę zrobić też to tak, albo tak, i jeszcze tak mogę. Więc cheerleaderki, musicie mnie wybrać. Dobra robota, Gigi. Postawimy ci plusik. Ale nie sądzę, że zostaniesz maskotką. Gigi, tańczyłaś fajnie, ale wiesz, żeby zostać maskotką, musisz tańczyć jeszcze fajniej. Nie mogę na to patrzeć. Wysłałyśmy im list, nie uwierzyły w niego. Podpisałyśmy go, jakby to był prawdziwy list. No dobra, jeżeli wybiorą maskotkę, my też zrobimy przesłuchanie. I też wybierzemy maskotkę, lepszą. Dziewczyny, patrzcie, jak fajnie tańczymy. Wybierzecie nas na swoje maskotki? Patrzcie. Nie, dziewczyny, to w ogóle nie pasuje. Nie potraktowałyście tego poważnie. To nam nie odpowiada. Diana, one były ostatnimi uczestniczkami. A niech to. Co zrobimy? Dziewczyny, a może zapytamy Aisa? Zawołaj go, Nag, zawołaj go. To nasza ostatnia nadzieja. Jak wam to nie pasuje, to nie będziecie miały maskotki. Żaby będą cheerleaderkami. Chodź. Jest Ais. Dobra, Ice, mamy dla ciebie propozycję. Chcesz zostać naszą maskotką? Tak, możesz zostać naszą maskotką. Bycie maskotką naszego zespołu to ogromne szczęście. Hej, dziewczyny, bardzo bym chciał, ale mam kawiarnię, studia, po prostu nie będę miał wystarczająco czasu. No, Ice, ale cheerleaderki i maskotka dostają stypendium, nie będziesz musiał pracować. Tak, to świetna okazja. Ice, proszę, zawsze będziemy razem, nawet na zawodach. Nie no dziewczyny, spójrzcie na mnie, jaka ze mnie maskotka, lepiej pójdę wam zrobić dobrą lemoniadę. Żebym była maskotką! Chłopaki, drużyna bez maskotki się rozpadnie. Diana, ty potrzebujesz maskotki, maskotki! A niech to Marusia i kto będzie maskotką? No nie wiem. Cześć dziewczyny, nie wiecie kto wygrał? Kto został maskotką? Nas nie wybrały, chociaż się bardzo starałyśmy. Okej. Chłopaki, futboliści, wiecie kto został maskotką cheerleaderek? A po co pytasz? Nie jesteśmy maskotkami. To po prostu ciekawe. Mamy dobre intencje. Nie wiemy. Nie jesteśmy maskotkami. Jest. Nie sądzę, żeby ktoś z nich stał się maskotką. Nie wybrały maskotki, więc uff. No dobra dziewczyny, nie wybrałyśmy maskotki. Co teraz zrobimy? Dziewczyny, oszalałyście, wybierzcie kogokolwiek. Smajlik, kogo mamy wybrać? Oni naprawdę nic nie umieją. Nie potrafią zrobić prostych rzeczy, nie potrzebujemy takiej maskotki. No i co dziewczyny? Nie mamy maskotki dla naszej drużyny króliczków. Rozumiecie, że żaby was pokonają? Żaby! Dziewczyny, znalazłam maskotkę. Kto, ja? Nie, Smajlik, nie ty. On. Ulotki, 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 gdzie są ludzie? Ty będziesz naszą maskotką! Diana, zwariowałaś? Nie znasz go! I co, jest taki ładny! On jest prawdziwym króliczkiem! A ta koszulka jest dla niego! Pasuje! Chłopaki, weźcie ulotki, proszę! Nie potrzebujesz już ulotek, będziesz naszą maskotką! Diana, ale nawet ty go nie znasz! Ta koszulka jest dla ciebie, będziesz dobrze wyglądać! Diana, popełniasz błąd, nie znasz go, powinien zdjąć czapkę! Smajlik, nie bądź zazdrosny! On jest naszą maskotką! Maskotko, chodź, powiemy ci zasady i dostaniesz fajne stypendium! Idziemy! Czekaj, dowiem się kim jesteś, zdejmij ten hełm! Poznajcie naszą super maskotkę! Maskotka króliczek! Dlatego znowu jesteśmy najfajniejszą drużyną cheerleaderek. Będziesz żałować, że wzięłaś króliczka. Będzie rozdawał po 2 ulotki. Nie rozumiem, jaka maskotka? Tak robi po prostu facet. Patrzcie, jaką znalazły maskotkę. I co mamy zrobić? Wyglądają lepiej od nas. Chodźmy poszukać naszej maskotki. Chodźcie, pomyślimy. Dziewczyny, patrzcie, jaki ładny jest ten króliczek. Taki słodki. Wyobrażacie sobie? Mamy teraz własną maskotkę, króliczka. Bardzo się cieszymy. Teraz na pewno pokonamy też żaby. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek. Pa, pa, wszystko!